Zaczynam drugi tydzień diety dr Dąbrowskiej i właśnie jedziemy na zakupy kupić trochę zieleniny. Prawda, chłopaki? Nie, bułki. Bułki. Proszę powąchać. Co to jest? O, ty, ale pachnie. Powąchaj, Tymek. Moje. Jest ja? Ty, nie. Chłopaki. Co to jest? Mięta. Będzie drin. Mięta, cytryna i woda. Cześć. Jesteśmy właśnie na Wilanowie, na 17 urodzinach magazynu Shape. Chłopaki skaczą, ja nie trenuję, bo się boję, że ich zgubię. Poza tym na poście tak średnio, tym bardziej, że wczoraj wypadły mnie kobiece sprawy i generalnie jestem ciągle głodna, boli mnie brzuch. I no, ale jest słoneczko, jest bardzo gorąco. Także jest fajnie. Poza tym jest moja ulubiona dietetyk Karolina Gruszecka i Ola Hołody z Elit. Jeżeli będziecie kiedyś w Bydgoszczy, to bardzo wam polecam dziewczyny. Na urodzinach Shape'a udało mi się z chłopakami potrenować przez jeden trening chociaż, ale powiem wam, że później dostałam taki skurcz w łydce, że nie mogłam po prostu samochodem wrócić do domu, więc jednak na Dąbrowskiej niekoniecznie powinno się trenować. Uzupełniam sok z ogórków kiszonych. Polecam. Właśnie przyszedł do mnie pocztą taki oto prezent. Złoty certyfikat z dietoterapii. Uczczę to jabłkiem. Cześć, jest niedziela i zaplanowałam nam dzisiaj bardzo miłe do południa na mieście. Na Starym Mieście. Mieliśmy iść do kościoła Świętej Anny, potem sobie pospacerować gdzieś w jakiejś kawiarni, oczywiście soczek warzywny. I słuchajcie, nasz rekord, 45 minut szukaliśmy miejsca, bo jest Ironman, więc pojechaliśmy później pod Pałac Kultury do centrum, doszliśmy do wniosku, że tam zaparkujemy, tam też nie zaparkowaliśmy. Więc chcieliśmy wrócić z autostradą na fontanny, ale się okazało, że jest tam zamknięte. Więc wróciliśmy do Nazamiałłęka, więc w sumie godzinę w samochodzie sobie pojeździliśmy i wylądowaliśmy po prostu w pizzerii, bo już chłopcy tak marudzili i w sumie im się nie dziwię. Także chłopaki pizza, a ja sałatki. Mają tu całkiem fajny bar sałatkowy. Ale aspekt społeczny diety dr Dąbrowskiej dla niektórych na pewno może być problematyczny, przyznaję. Ja mam dużą motywację. Więc będzie dobrze. No to pora na podsumowanie drugiego tygodnia postu. Jeśli chodzi o jakieś szczególne rzeczy, to niczego takiego nie zauważyłam. Może trochę częściej w drugim tygodniu chodziłam do toalety, zresztą w pierwszym też.
Natomiast my ostatnio na wiosnę robiliśmy sobie wspólnie takie oczyszczenie farmakologiczne z tego względu, że moje dzieci chodzą do przedszkola, no a wiadomo, z przedszkola różne rzeczy się przynosi. Dodatkowo nie jem śmieci i ja oczyszczam się systematycznie raz do roku, więc na pewno nie porównujcie sobie tych efektów u mnie z taką osobą, która rzeczywiście ma tam sporo do zrobienia i do posprzątania w swoim organizmie. U mnie to naprawdę było całkiem spokojnie. Czuję się dobrze, mam sporo energii, jednak no już wieczorem jestem dość mocno zmęczona i śpiąca. Kolejna sprawa jest taka, że nie mogę trenować i to jest chyba rzecz, która mi najbardziej przeszkadza, bo po prostu na to nie mam siły. I muszę też często jeść te warzywa, których już trochę nawet nie chce mi się jeść, bo głodu tutaj już nie czujemy, ale jednak trzeba starać się dostarczyć te 700-800 kalorii z warzyw, co wcale nie jest takie proste, więc trzeba trochę czasu na przygotowywanie tych warzyw po prostu poświęcić. I wydaje mi się, że następny tydzień to będzie już u mnie wychodzenie z tego postu Dąbrowskiej, bo czasami tak naprawdę wychodzenie z głodówki jest trudniejsze, a nawet też ważniejsze niż sama głodówka. Więc takich rad się ode mnie spodziewajcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o rezultaty na wadze, to schudłam 4 kg w 2 tygodnie, z 57 do 53 kg, więc 4. No i też wiadomo, obwody się trochę zmniejszyły. Jeżeli ktoś jest dobrze umięśniony, ja akurat nie byłam, bo od operacji nie mogłam intensywnie trenować, no to wiadomo, że przy takim poście zejdzie też z mięśni, więc to może być dla kogoś minus. Ja następny tydzień spędzam częściowo w domu, a częściowo wyjeżdżam z dziećmi do dziadków, więc no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale na pewno spodziewajcie się za tydzień ode mnie kolejnej relacji. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!